Jacek, można powiedzieć, że koledzy znowu zrobili z ciebie troszkę bohatera, bo tutaj bardzo ciężki mecz, a ty swoje pobroniłeś. No, gdyby nie te kilka sytuacji sam na sam, w których byłeś górą, ten wynik i te trzy punkty nie byłyby wcale takie pewne. Znaczy, na pewno ciężko się gra z taką drużyną jak Helios, który wydaje mi się, że przyjechał tutaj głównie po najmniejszy wymiar kary. Bardzo fajnie i skutecznie grali w obronie. My nie mieliśmy na to zbytnio pomysłu. W drugiej połowie już zagraliśmy więcej uderzeń. Dwa wpadły i zgarnamy trzy punkty. To, co chcieliśmy, bierzemy. To jest jakiś delikatny dołek chyba po tych dobrych meczach w Unisławiu, po dobrym meczu tutaj z Mieszkiem. Już w Lubawie nie było do końca chyba tak, jak być powinno. No i dzisiaj brakowało tego pomysłu, jak przedrzeć się przez tą zmasowaną obronę Heliosu. Ja myślę, że też na pewno u chłopaków, u nas w niektórych głowach już były trzy punkty dopisane i myślę, że tutaj jest też problem, bo wygrywamy kolejne mecze, będzie na pewno coraz gorzej nam się motywować, ale no, będziemy się starać, żeby w każdym meczu zdobyć trzy punkty. Kolejne mecze mogą też nie być takie łatwe. Przed Wami niedługo wyjazd do Warszawy, do wicelidera, który no, na pewno nie będzie tak łatwym spotkaniem jak niektóre w tej lidze. Nasze mecze myślę, że nie będą dla nas żaden, nie będzie łatwym meczem ze względu na to, że my jesteśmy liderem, wszyscy w nas upatrują kandydata do ekstraklasy i na pewno każda jedna drużyna nas się motywuje podwójnie, żeby to być oni tą pierwszą drużyną, która zatrzyma Uniwersytet Gdański. My będziemy się starać, żeby żadnej drużynie to się nie udało. Wojtek, dużo guzów na głowie po tym biciu w mur przez prawie całe spotkanie? No rzeczywiście bardzo dużo, bo jeżeli tak się wiele ataków robi i nic z tego nie wychodzi, to naprawdę człowiek jest zdegustowany i sfrustrowany, bo jak na ławce też to potem się gotuje atmosfera i że nie chce to wpaść. I miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski na przyszłość takich meczów. Wiedzieliśmy, że Białystok przyjedzie się bronić. Widzieliśmy przed meczem 7 osób. No, czego się spodziewać? Na pewno nie tego, że wyjdą pressingiem i będą atakować. I było to do przewidzenia. Aczkolwiek, no mówię, za słabo biegaliśmy troszeczkę w tym ataku pozycyjnym. To było zbyt pasywne i już doświadczona chyba w tym temacie drużyna z Białegostoku łatwo się przesuwała i naszym jedyną bronią były strzały z dystansu. Właściwie w pierwszej połowie mało klarownych sytuacji. Cieszmy się, że w drugiej w końcu wpadło i mamy trzy punkty. Mało biegania, czy to nie było gdzieś spowodowane tym, że już troszkę przed meczem dopisaliście sobie trzy punkty, patrząc na to, że Białystok no, jest 10 w tabeli, przyjechał w 7 w polu i gdzieś tam, czy nie było takiego myślenia, że po prostu odegrajmy te 40 minut, a sam mecz się wygra? Na pewno gdzieś tam samo mówienie, że rywal się nie położy i że będzie ciężko na pewno, bo będzie obrona Częstochowy, no zawsze działa tak, że ta mentalność niekoniecznie u zawodników, jak się patrzy, musi zmienić coś te mówienie, bo jak człowiek patrzy, rzeczywiście 7 osób przyjechali z daleka w dniu meczu i tak dalej, no to jest pewne, że człowiek sobie dopisze 3 punkty i jeszcze strzeli każdy po kilka bramek i tak się nie dzieje, to nie jest takie łatwe. Nauczka na przyszłość na pewno, że trzeba więcej pracować, żeby takie mecze wygrywać łatwiej. Z jednej strony no mecz bardzo słaby w wykonaniu AZS-u, bardzo źle się to oglądało, ale z drugiej strony chyba trzeba się cieszyć, że po 8 meczach 24 punkty. Dokładnie, po 8 meczach tyle punktów, ile chcieliśmy mieć i rzeczywiście z tego trzeba się cieszyć. Słabsze mecze pewnie się będą zdarzać i gdzieś tam to mówiłem przed sezonem, że z niektórymi będzie trudno. Liczyłem, że więcej tych meczów będzie na wyjazdach trudniejszych, aczkolwiek dzisiaj był chyba dotychczas najtrudniejsze spotkanie, bo nigdy jeszcze nie strzeliśmy mniej niż 5 bramek, więc tutaj rywal naprawdę wysoko postawił poprzeczkę. Cóż, no, mam nadzieję, że wyciągniemy, mówię, wnioski na przyszłość z takich spotkań, bo na pewno dlatego musimy pracować cały czas nad tym atakiem pozycyjnym i nad tym elementem, bo wiemy, że większość drużyn ustawi się na własnej połowie i tak będzie grała przeciwko nam.